W sumie miałem zakończyć ten materiał tym oto sloganem Wargamingu. To wielka robota. Jesteśmy stosunkowo małym zespołem i staramy się skupić na opiniach innych graczy. Tak Wargaming wczoraj oznajmił swoje. Mm. Można powiedzieć, wielkie zasługi i swoją pracę. Ale słuchajcie, do tego jeszcze wrócimy. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj przedstawię Wam nowości, które nas czekają już w miesiącu sierpniu i zresztą nie tylko w miesiącu sierpniu. Wczoraj odbył się taki mały ala stream. Po części oglądałem, po części nie oglądałem. Ale najważniejsze oczywiście wiadomości chciałem Wam przekazać z tego oto streamu. Wybrałem oczywiście takie najważniejsze, te, które nas interesują. Pierwsza rzecz, słuchajcie, na co należy zwrócić uwagę, to to, że pojazd, a w sumie cała linia do Mausa, dostanie he, buffa. Tylko najpierw zobaczmy sobie, co to będzie za buff dla takiego właśnie oto pojazdu, jakim jest Maus. Prędkość maksymalna tego pojazdu zwiększy się o 5 km do przodu, czyli z 20 na 25. I dalej, hmm, ja spodziewałbym się, że pancerz będzie wzmocniony, dlatego że ten pojazd zdecydowanie. Wymaga wzmocnionego pancerza, dlatego że przeważnie, jeżeli wyjedzie Maus, brakuje nam penetracji, ładujemy pociski premium i tłuczemy ten pojazd praktycznie gdzie tylko chcemy. Tutaj jeszcze zostanie wzmocniony przeładunek, zmniejszy on nam się do 14,5 sekundy. z 15 i 4, czyli nawet nie mamy jednej sekundy, ale słuchajcie, taki buff, czyli 5 km na godzinę, owszem, przyda się. Dodatkowo mamy skrócony przeładunek, również nam się przyda, tylko że ja oczekiwałem tutaj, że jednak ten pancerz będzie wzmocniony zdecydowanie, a nic takiego się nie stanie. Kolejnym pojazdem jest to Mausian, i tutaj, czy też mamy wzmocniony pancerz. Również nie mamy wzmocnionego pancerza. Również nam się zmieni prędkość. Tak więc nie nazwałbym tego raczej buffem. Kolejny pojazd jest to pojazd ósmego poziomu VK 101.01. Tutaj również nam się zwiększy prędkość z 20 na 23. Dalej co mamy? Pojazd premium. Macher Bracher VK 168.01. Tutaj pojazd Premium zostanie poprawiony i to można nazwać buffem, dlatego, że prędkość maksymalna tego pojazdu zwiększy nam się o 5 km do przodu. Dodatkowo mamy wzmocniony pancerz frontalnie i jest to tylko gdzieś tam przy dziale, ze 150 mm na 180, ale jest to oczywiście buff do pancerza. Dodatkowo mamy wzmocniony pancerz przy naszym dowódcy, i ze 150 na 200, tak więc ten pojazd premium dostał ewidentnego buffa, a pojazd Jazdy drzewkowe? Raczej bym powiedział, że nie jest to baw, tylko taka. Hmm, nie wiem, jak to nazwać dodatek. Trudno mi powiedzieć, myślałem, że naprawdę Maus będzie zbafowany, jeżeli chodzi o pancerz, dlatego, że tego pancerza temu pojazdowi brakuje. Mając penetrację 330 i wyjeżdżając takim Mausem na 10 poziomie, praktycznie każdy czołg ten pojazd przebija. Ale dobra, słuchajcie, wybrałem takie najważniejsze wiadomości, co Was mogą zainteresować. I pierwsza, chyba najważniejsza wiadomość, już od 3 sierpnia będzie mogli zdobyć pojazd, obiekt 268 W. Wersja piąta. Co to jest za pojazd? A no, właśnie, jest to ta niszczareczka. Słuchajcie, szykuje nam się event na tą niszczarkę. Już kiedyś mogliśmy zdobyć ten czołg ten w sumie niszczyciel czołgów i znowu od 3 sierpnia będziemy mogli zdobyć ten pojazd. Tutaj chyba również będziemy mogli zdobyć komandera, tak jest, komandera Pliskena, czyli tego pana, komandera 3D, tak więc nowego komandera 3D, który będzie nam stał obok naszego pojazdu, będziemy mogli również zdobyć. Na razie nie mamy podanych żadnych szczegółów, co musimy zrobić, aby ten niszczyciel czołgów zdobyć, ale mam nadzieję, że już po weekendzie dowiemy się, jakie wymagania będą, tak abyśmy mogli zdobyć ten niszczyciel czołgów. Od trzeciego będzie do zdobycia jeszcze jeden pojazd, czyli kirowiec. Tak, ten kirowiec chyba już był kilka razy do zdobycia. Ja w każdym razie mam dwie wersje. Mam i tą wersję a Mustang, czyli z tymi pasami. Tak jak tutaj widzicie, mam zwyczajną wersję bez tego kamo. I nie pamiętam, czy akurat ten pojazd już nie był do zdobycia, ale słuchajcie, znowu od trzeciego sierpnia będzie mogli zdobyć ten czołg. Czołg naprawdę wart polecenia. Świetna maszyna, jeżeli jeżeli chodzi o radziecki czołg ciężki, naprawdę bardzo fajna premka, i nawet bym pokusił się o stwierdzenie, że ten. Czołg jest lepszy od defendera, tak więc no, moim zdaniem warto, jeżeli ktoś tego czołgu nie posiada, warto będzie go zdobyć. Słuchajcie, również nie mamy na razie informacji, jakie będą wymagania, aby ten pojazd zdobyć. Kolejne tutaj takie informacje, co nas czeka już niedługo, to na razie cały czas jest w pracy, na razie jeszcze chyba nie mają daty ustalonej, kiedy to wprowadzą. I pierwsza informacja, na którą chciałem zwrócić uwagę, oczywiście jest to czwarty mark na Lufie, a w sumie jak to będzie wyglądało. Wargaming nam pokazał jak to będzie wyglądało i będzie to wyglądało w ten sposób, czyli złote gwiazdki, złote siekiery, złote czołgusie, złote czaszki. W ten sposób chce wargaming uhonorować tych graczy, którzy mają wbite 100% odznaki biegłości na danym pojeździe. Ja szczerze powiem, dla mnie trochę to wygląda tandetnie i tak naprawdę 80% graczy grających w tą grę kompletnie nie zwracają uwagi na trzy odznaki biegłości, a teraz na Złote odznaki biegłości. Słuchajcie, ja bym bardziej poszedł w tą stronę, żeby na przykład ci gracze, którzy mają wbite 100% odznaki biegłości na danym pojeździe, mieli specjalne kamo. Na pewno bardziej by to zachęcało innych. Kto wie, może zdecydowaliby się na przykład tacy, którzy mają już te 95% wbite, i kto wie, może zdecydowaliby się na to, aby wbić te 100%, żeby na przykład zdobyć specjalne kamo. Pamiętacie, była taka paczka z Twitcha, gdzie Mieliśmy specjalne kamo takie fioletowe, mogliśmy zainstalować sobie to kamo na danym pojeździe. No to tutaj, Wargaming, ja bym raczej poszedł w tą stronę, żeby na przykład takich graczy, którzy już wbili te 100% biegłości na danym pojeździe. Mieli specjalne kamo, naprawdę świetnie by to wyglądało, wtedy zdecydowanie oni by się wyróżniali. Na przykład rozgrywam potyczkę, widzę gościa ma fajne kamo, gdzie nie możemy sobie na przykład tego kamo założyć, ale on jest wyróżniającym się graczem, dlatego że po prostu wbił te 100% biegłości na danym pojeździe. Moim zdaniem Wargaming po powinien pójść akurat w tą stronę, a nie kurde jakieś tam tandetne złote gwiazdki, kurde paski, czaszki i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc słuchajcie, no... He, nie jest to wymagające oczywiście tylko dla hardkorów, jeżeli ktoś chce, będzie mógł sobie właśnie akurat wbijać złote odznaki i się z tego cieszyć. Ja zdecydowanie wolałbym mieć specjalne kamu, gdzie inni gracze tego akurat by nie posiadali, tak więc tak to mniej więcej będzie wyglądało takie złote odznaki. Lecimy dalej z tematem, co tutaj nam się jeszcze pojawiło. Cały czas tutaj pracują nad kontraktami, tak aby one wróciły na te pojazdy składaki tych najemników. No i nie wiem. Kiedy to się skończy? Ale słuchajcie, na pewno wiem, że wielu graczy chciałby wrócić właśnie do kontraktów i robić właśnie te pojazdy frikowate. No, dla mnie to są ciągle frikowate, chociaż ostatnimi czasy właśnie wymarkowałem tego oto czołgusia, czyli The Machine. Naprawdę pojazd bardzo fajny. Nie przepadam za wyglądem tych akurat pojazdów. Cały czas twierdzę, że akurat to był początek tych pojazdów frikowatych, gdzie później zaczęły wchodzić różne, naprawdę bardzo różne czołgi. Aczkolwiek moje zdanie w tej materii. Kompletnie nie ma znaczenia, wielu graczy robiło kontrakty, ja również robiłem. Później postanowiłem wbić kilka pojazdów, zostawiłem sobie w garażu, nie robiłem akurat wszystkich kontraktów. Mam te pojazdy i od czasu do czasu nimi również gram, chociaż cały czas twierdzę, że one nie powinny się pojawić w grze, ale słuchajcie, to nie jest istotne. Tak więc Wargaming tutaj jest już na finiszu. Kto wie, może już niedługo pojawią się kontrakty właśnie na te pojazdy. Dalej. Bitwy rankingowe, tutaj również pracują, pracują. Nie mogą akurat tego przywrócić, tak jak to miało kiedyś miejsce, gdzie mieliśmy praktycznie co kilka tygodni, mieliśmy bitwy rankingowe. Nie wiem, z czym oni tam mają problemy, no ale słuchajcie, to są ich problemy. My ciągle czekamy na bitwy rankingowe, na te nagrody, które były. Zobaczymy, mam nadzieję, że również bitwy rankingowe się pojawią. Kolejna rzecz, słuchajcie. Pojazdy kołowe, tak jak oni tutaj napisali, już zaczynają pracę nad pojazdami kołowymi. Czy chcielibyście ogólnie zobaczyć takie pojazdy w grze? Tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli weźmiemy sobie na przykład szybkiego light, wyposażymy ten pojazd w turbinę gazową, tak naprawdę mobilność tego pojazdu staje się taka sama, właśnie jak tych pojazdów kołowych. Tak więc, no, ja bym powiedział, że nawet już mamy pojazdy kołowe. Tylko że w porównaniu do pojazdów kołowych, tutaj akurat z tego, co wiem, ponoć strzelając w te ich koła, pojazdu nie da się chyba zatrzymać. Nie jestem w 100% zorientowany, jak to mniej więcej działa, ale pojazd nie zatrzymuje nam się, tylko po prostu jego mobilność się zmniejsza, ale jedzie dalej. No tu w przypadku akurat czołgów na gąsienicach strzelamy w gąski, chociaż słuchajcie, nawet strzelając czasami w gąski dalej jedzie czołg nic mu się nie dzieje. Szczerze dla mnie, jeżeli pojawi się jeszcze więcej pojazdów, Wiele, wiele bardziej mobilniejszych nie wiem czy naprawdę nie będzie to miało bardzo dużego wpływu na obecną rozgrywkę. Obecnie mamy naprawdę dynamiczne bitwy, a po wprowadzeniu jeszcze szybszych pojazdów, no he, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie naprawdę wyglądało. Na chwilę obecną oni już zaczynają pracę. Kolejna. Ważna informacja. Wargaming potwierdza nowe pojazdy w zimnej wojnie. Będą to pojazdy z UK. Tak jest. Wargaming potwierdził. Pod koniec roku prawdopodobnie pojawi się nowa linia czołgów z UK. I będzie to tylko i wyłącznie właśnie na zimnej wojnie. Tak więc, no bardzo fajnie. Ja chciałem widzieć właśnie coraz więcej nacji, coraz więcej pojazdów w zimnej wojnie. No ale no trochę im to czasu zajmuje. Zdecydowanie poszli na chwilę obecną w taką współpracę i dodają te pojazdy frikowate. Dlatego jak dla mnie to było naprawdę no... Odpychające i dlatego zrezygnowałem na chwilę obecną z tego trybu. Dlatego zobaczymy co dalej będzie się działo na zimnej wojnie. Mam nadzieję, że tych nacji jak wejdzie więcej, może z powrotem wrócę do tego trybu. Na chwilę obecną zdecydowanie zostaje przy II wojnie światowej. I kolejna fajna informacja. Słuchajcie, jeżeli chodzi o II wojnę światową, wejdzie T-55A. Tak jest, T-55A. Na PC ten pojazd jest chyba na poziomie 9, tak więc ten pojazd zobaczymy na II wojnie światowej. Tak więc pewnie będzie jakieś wyzwanie specjalne tak abyśmy mogli właśnie zdobyć ten pojazd 55 a na prawdopodobnie dziewiątym poziomie zobaczymy ten czołg, no bo nie wyobrażam sobie, żeby on wszedł na dziesiąty poziom tak samo na PC jest on na dziewiątce i prawdopodobnie u nas on się pojawi na dziewiątym poziomie oczywiście będzie czołg premium. I tak naprawdę jeżeli chodzi o takie ważniejsze wiadomości to by było tyle. I tutaj jeszcze właśnie wrócę do naszego początku materiału. To jest właśnie ich takie wytłumaczenie się, że oni naprawdę mają bardzo dużo pracy, a jest ich naprawdę niewiele. Czy tak do końca nas to interesuje? Z tego co pamiętam, naprawdę ten tytuł cieszył się zdecydowanie większą grywalnością niż na chwilę obecną. A czyja to jest wina? Czy to jest wina graczy? Czy WarGaming od początku słuchał graczy? Nie, robili to, co robili. No i teraz po prostu niech się tym nie tłumaczą, bo dla nas to nie jest żadne tłumaczenie, że oni mają akurat dużo pracy, a mało ludzi, bo tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie ich wina. Hmm. Tak więc słuchajcie, z mojej strony to wszystko, takie newsy, zobaczymy co będzie się działo w miesiącu w sierpniu, jestem od tego oczywiście, aby Was informować, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!